się z wami, z Idą, jeżeli nie znacie, to poznajcie. Ejka. Ale jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to na pewno już ją dobrze znacie, a jeżeli nie śledzicie mnie albo Idę na Instagramie, to koniecznie wpadajcie, linki oczywiście w opisie. No i co, a dzisiaj przechodzimy do was z mierzeniem sukienek i gorsetów z Och Poli. Nie mogę się doczekać. Ja też. Opowiadasz tą historię o tej paczce w ogóle całej? Właśnie myślę. No opowiedz, bo ja generalnie ja miałam urodziny 8 stycznia i zamówiłyśmy sukienki z Och Poli chyba tydzień przed Sylwestrem. No i generalnie paczka była chyba bodajże 2 stycznia już w Warszawie, ale nie mogły... 30 grudnia 30 grudnia już, ale nie mogli nam wysłać, nie wiedzieć czemu. Jechałyśmy w ogóle na to lotnisko, chciałyśmy wyrywać tą paczkę, ale się nie dało. Tak, bo cały czas nam mówili, a tu ktoś wziął urlop, tutaj ktoś wcześniej wyszedł z pracy, tu coś, to... W ogóle jakieś problemy generalnie. Nie wiemy dlaczego, bo w sumie teraz bezproblemowo nam wysłali, tylko po prostu za późno. 2 tygodnie walczyłyśmy o odebranie tej paczki z cła. Oczywiście Och Poli jest zwolnione z cła, więc my go nie zapłaciłyśmy, no ale tą odprawę celną musiała paczka przejść i to po prostu trwało wieki, masakra. W każdym razie, słuchajcie, w ogóle te rzeczy, to mnie tak zdziwiło, 12 ubrań przyszło w 2 takich małych kartonikach. Na workshopu właśnie, myślałam, że jakieś wielkie pudło będzie. Bo one po prostu są takie malutkie, takie ściśnięte. I dla dzieci wygląda, jak to leżą na podłodze, to w ogóle jak dla dzieci jakiś. Dobra, więc mamy pierwsze propozycje. Ogólnie będziemy mierzyły różne sukienki, nie tak jak zazwyczaj mierzysz z Kasią czy z Asią, że mierzymy dokładnie to samo. Ja, jak widzicie, mam bordową sukienkę na długi rękaw. Ja bordową na ramionczka. Na ramionczka. Ale jakie masz plecy? Odkryte, nie? Odkryte, takie... Trochę odkryte. To właśnie ta sukienka miała być na moich urodzinach. Twoja urodzinowa i nie dotarła. Znaczy dotarła, ale nie wyrwałyśmy jej. Wiesz, mi to było takie smutne. No dobra, w każdym razie przebieramy się, zobaczymy jak to wygląda. Wow! Ogólnie z Idą często rozmawiamy między sobą, że w Polsce brakuje takich imprezowych sukienek. Imprezowych, seksownych sukienek. Nie ma, po prostu nie ma. Jak już są jakieś strony z sukienkami, to zazwyczaj są to takie weselne, takie wiecie, bardzo eleganckie. Nie ma zabudowane takich... też, albo na przykład te butiki, jak ostatnio byliśmy na Mokotowskiej, to butiki, czyli polscy projektanci robią na trochę większe osoby. Tak. Z skrągłościami po prostu, my ich nie mamy. Więc... Dokładnie, na duży biust, na duże biodra, duże tyłki, a tutaj Och Poli słynie z tego, że to są takie właśnie malusieńkie, takie ściskające sukienki, więc w ogóle mega. I tak jak patrzę na siebie w lustrze, no właśnie, jak to podkreśla talię. Ale jest w ogóle jaki fajny materiał, mega, słuchajcie, na razie mamy jeszcze takie zabezpieczenia. Póki co ich nie ściągamy, bo będziemy mierzyły dużo różnych rzeczy, a nie wiemy, co finalnie z nami zostaje, chociaż myślę, że ta sukienka może ze mną zostać, bardzo mi się podoba. Ja też bym ją zostawiła na kolor. No i fajnie, że rękaw jest długi. Tak, ja uwielbiam to, to tak ładnie wygląda. Ja tak rozkminiałam, że mam, że lewy profil mam gorszy. Ja mam ten lepszy, kurde, no właśnie. Oj, teraz słabo. Teraz możemy do was mówić. Pokaż swoje plecy, bo tutaj Ida ma odkryte plecy. No plecy są fajne. Kurczę, nie wiem, tutaj tak coś mi nie gra. Tak mało jakoś, w sensie aż brakuje chyba jednego rękawu, no. Bo faktycznie ona jest taka mała, obcisła, jest bardzo krótka, więc może faktycznie... Tak, że już za dużo, bo to jednak fajnie jak no, jest klasa mimo wszystko sama w sobie. No i tutaj zaraz nic więcej. A jeżeli chodzi o moje na plecach, to tutaj... Piękne. Ja w ogóle mam na sobie stanik w tym momencie, więc jak widzicie, on nie jest widoczny pod tą sukienką. No i kurde, to w ogóle podkreśla figurę. Jest super, jest to tylko tak jest mega milutka. I jeszcze jeżeli chodzi o materiał, to moja jest taka elastyczna, rozciągliwa. Natomiast... I mam tiul. Tak, tutaj Ida ma tiul na sukience, bo 2 warstwy. Jakie to wąskie. Zobacz. No i właśnie o tym mowa, że te sukienki od Poli, zobaczcie jakie są malutkie i w nie się trzeba wcisnąć, ale dzięki temu jest, są takie bardzo dopasowane. Tak, a jeszcze nie powiedziałyśmy o rozmiarach. Obie mamy rozmiary 4, najmniejsze. I spoko, bez problemu w ogóle, bo w tą sukienkę nie jest ciasna. Bałam się, że będą za małe, ale jednak nie są za małe. Tak, bałam się, że będziemy się tak wciskać w nie. Tak, tylko my niskie jesteśmy. Tak, ja mam 1,57 m, ty masz? 62. No w ogóle podobne jesteśmy. No dobra, no to bierzemy teraz czarne sukienki, ja mam zwykłą klasyczną, coś podobnego jak ma teraz na sobie Ida, ale ma inny dekolt, zobacz, bo ty masz tutaj taki spuszczony materiał, a ta ma gładki.
A ja mam X-a z tyłu na plecach. Tak, masz odkryte plecy, także się przebieramy. Wow, znowu w ogóle, nie wiem, to jest, chyba teraz będę cały czas zamawiała. Co masz lepszy materiał? No właśnie, a co masz lepszy materiał? Się. Nie, myślę, że teraz mam ten sam, bo ja też mam taką siatkę tiulową. Ale taka jakaś płacza? Ale może? Ty masz to samo. Nie, teraz mamy ten sam materiał. Aha, może. Inne mamy dekolty. Ja mam gładki, totalnie proste i znowu też mam z dodatkowym materiałem. I plecy. U mnie klasyczne, a ujdy otwarte. Czyli ujdy bez biustonosza, u mnie z, bez problemu nie wystaje i w ogóle znowu, jak to pięknie podkreśla talię. Talię, że jestem w szoku. W końcu jakieś sukienki, które podkreślają figurę. Nie dość, że tutaj ładnie zbierają wszystko. I dupka jakaś taka wydaje się chyba większa. Tak, tak. A ja mam chyba jeszcze przyszycie na środku. A takie przyjście na środku też zawsze podkreśla i powiększa bardzo tyłek. Mega fajna. Jest, chociaż jak tak patrzę, nie wiem, czy ja bym chciała mieć akurat taką klasyczną małą czarną, bo to jest taki totalny basic. Chyba jednak... Bardziej... fajnie by wyglądało latem, w sensie do sneakersów na przykład i skarpet, żeby tak to przełamać. Nie mówię tutaj o właśnie eleganckim outfitie, ale ja tak bardzo lubię chodzić latem, że jakaś sukienka jaka sexy i sneakersy, Air Force czy coś z jakimiś skarpetkami. W sumie racja, nie pomyślałam o lecie, bo chciałam powiedzieć, że bardziej podobają mi się sukienki z rękawami, tak jak przymierzałam wcześniejszą bordową, ale z drugiej strony w środku lata przecież nie założę długiego rękawu. No nie, więc? Więc jeszcze tak tutaj luknę. Później no. Wezmę. Będziemy się później wymieniać. Albo będziemy domawiać, bo się zaraz okaże, że te same nam się podobają, tak też może być. Sięgamy teraz za jasne kolory. Ja tutaj mam klasyczną taką, teraz ja mam zwisający taki materiał na biuście. Jest ona tiulowa, natomiast plecy ma odkryte ze sznureczkiem. U mnie jest tutaj zabudowana, ale z tyłu też ma odkryte plecy i jest wiązana. I w ogóle to jest sukienka, którą ja chciałam założyć na twoją rodzinę. Tak? No. To sprawdzamy. Także zobaczymy, jak będą leżały. Zmoczyłam! Co jest ta sukienka? To jest nie tak, ona jest tak krótka. To po pierwsze... Nie mogę ukryć, o co chodzi? Ale pokaż plecy, plecy są przepiękne. Co prawda tutaj trochę psuje efekt. Tylko nie może się... Ta różowa gumka. Ale ogólnie idę założyła tą sukienkę i miała ją na pół tyłka i nie mogłyśmy jej w dół. Jezu, w ogóle tak się zmęczyłam przy tym. O Jezus, to akurat tą sukienkę bardzo ciężko się wkładało. Jest bardzo krótka, bardzo krótka. Nie można tak... Tak trzeba się skierać. Moja jest chyba, moja jest normalna, no, ja mam spoko długość, też mogę sobie troszeczkę jeszcze obciągnąć bez problemu w dół. Jeżeli chodzi o plecy, to tak wygląda, też ma sznurowane. I tutaj już nie mam biustonosza, no bo on byłby tutaj widoczny. Też masz ładne plecy w tym. I tak. I zobacz, jakie tutaj ma fajne kostki, takie a la gorset. Podoba mi się, podobają mi się te przeszycia. Jak ci w ogóle, tyłek ci tak, jezu, nie cię ta sukienka? No, zauszyta. Miałeś? Miażdżę ci tyłek! No nie, tutaj akurat chyba lepiej wypada ta, którą ja mam teraz na sobie. Zdecydowanie. Weźmy kolejne sukienki. I tak, ta... Muszę zobacz, zmienić. Weź ją do ręki, ona mi się nie kojarzy z Okpoli. Bo jest taka ciężka, taka wielka, taka obszerna. A Okpoli to są raczej takie malutkie, mięziutkie. No. To jak... Dużo się dzieje. Tak, ma też... Dużo materiału. Ojejku, jakie ma poduszki. W sensie ma taki bardzo gruby, usztywniony biust, ma fiszbiny, ma dużo materiału, jest naprawdę konkretna. Także jestem mega ciekawa, jak będzie wyglądała. No i ona już jest satynowa i z tego co widzę, to jest jedyna satynowa sukienka ze wszystkich 12 propozycji. A jest wszędzie taki tiul. Próbuję rozkminić, o co chodzi z tą sukienką. Miała być sukienka z rękawem z tego. Tu jest! O, jest! I to masz szyję było. Nie, ramię tak, jedno. Tak. I tutaj masz rękaw, tak, a to jakby wisi ci tak tutaj na tym jeszcze. Coś takiego, chciałaś umierzyć to mierz, widzimy się za sekundę. Okej, wróciłyśmy, nie było łatwo. Najgorzej było z tym wszystkim. Rozkminić, tak, gdzie co idzie przełożone, tu z przodu, tu z tyłu, tu przez ramię, nie? Przód, tył, w bok, na uko. A w ogóle jak nie ściska się tutaj? Bardzo mi ściska, takie boli bice. Biceps. A masz tak dosłownie, nie wiem, 2 minuty na sobie. Bo ja przyznam się wam, że przymierzałam jeden z gorsetów wcześniej przed filmem właśnie o takim kroju, o kroju góry tej sukienki i na marca to ściskało. Bardzo boli. Ale ten gorset pokażemy wam za chwilę. Jezus, krew mi nie dopływa. Jakby skidła, pokaż palce. Przecież czerwone. A jeżeli chodzi o moją,
tu jest tyle materiału, ona jest taka gruba, taka sztywna. Ona... Pocisz się! Ty, ona ma fiszbiny tutaj na plecach. Zobacz, dotknij tu. O Boże, to... Takie grube. To nie boli? Nie. Od przodu też, tutaj, o, widzisz? Tu. Ano, ktoś by chciał cię teraz... tak przytulić, co tak nie wiem. Nie takie no, druty. No, teraz tutaj pokażę, o. Teraz widać, że tutaj są fiszbiny i tak samo na plecach, więc to jest takie wszystko usztywnione. Czuję się taka jak w foremce. Taka na styk, wiecie. Ale nie jest mi aż tak ciasno, w sensie nie jest źle, mogłabym iść tak na imprezę. I nie czułabym się z tym źle. Tutaj ten biust jakby jest... jest dosyć spory. A to dziwne, bo widzisz, u mnie jest spoko z biustem, więc znaczy, myślę, że tutaj taki zrobili. Dopóki nie zabiłam tej sukienki, to mi tak odstawało, że tak mogłam sobie pięć na buzię położyć. Stopę, głowę. Ale już jest okej, teraz dopasowało się do biustu. Nie mam też na sobie biustonosza, a plecy są jednak zabudowane, więc mogę mieć biustonosz, co mi by dodatkowo tutaj trochę to wypełniło. Na modelce bardzo była widoczna ta koronka, która jest tutaj przy dekolcie, ale ma duży biust. Ja mam mały, więc ta koronka znika tutaj pod tym materiałem. Próbowałam sięgnąć. I na kawki? Nie mogę dalej. Bo to mi to, a bo to mi trzyma. To trzyma, to Jezus. Sukienka mówi, nie. To jest taka blokada, jak idziesz na imprezę i nie możesz pić. Nie możesz pić, nie chcesz się wziąć drinka, nie mogę. Nie. No dobra, tak więc przebieramy się. Tym razem ja złapałam już za gorset i jest to gorset o kroju takim samym jak idę sukienka. Zobaczycie jak... Powodzenia. A Ida ma... Sukienkę. Ale jakąś taką chyba już taką też znów dziwną. Nie pamiętam zobaczymy. Nawet jak to, co my zamawiałyśmy. Bo tutaj jeszcze jest, znów jest jakiś namiot. No dobra, jakoś sobie poradzisz i dajesz masz sprawę. No to idziemy się przebrać. W Zarze tak pozdrowią teraz. Jak w Zarze tak pozdrowią. No właśnie. No. Znowu była plątanina. Czemu ja? Nie, logo nie bardzo... Fajna tutaj, tak jak wszystkie ładnie. Fajne tutaj, ale to za dużo, ja to nie lubię, ja ogólnie jestem minimalistką, może że po prostu, tak, mniej znaczy więcej, jak zresztą mówiłyśmy, tutaj za dużo pasku, za dużo się dzieje, jeszcze rozszerzone rękawy, za dużo tego wszystkiego, tak więc kurczę, jakoś tak, no ale cały czas mi coś brakuje w tych sukienkach, w sensie, że nie wiem, jak przymierzałam, to cały czas było tak, że tutaj fajnie, ale coś źle. Tu coś fajne, ale tam coś słabe. I ja mam to samo. Póki co, ja myślałam, że dużo rzeczy zostawimy po tym filmie, że w końcu będziemy miały fajne sukienki. A na chwilę obecną jestem przekonana tylko do tej pierwszej bordowej z drugim rękawem. A mówiąc o tym gorsecie, który mam teraz na sobie, słuchajcie, on jest bardzo ładny, fajnie tutaj trzyma i biust i wszystko tak się prezentuje od tyłu. No, natomiast... znowu jest ten problem, że nie mogę sięgnąć po drinka. Gdzie mój drink? Nie, ogólnie bardzo ściska to rękę. Ja już w tym momencie wydaje mi się, że będę miała czerwony ślad. Trochę jest. No. Bo ta gumka jest bardzo, bardzo ciasna. I no, ściska nie widzę. Nie wiem, w ogóle. Na jakie ręce oni to robią? Przecież te modelki, które pozują na stronie, nie są wcale takie chudziutkie. Ja nic nie rozumiem. Może na sesję. Umierają tam, wiesz, ręka czerwona. Może tak być, bo tak naprawdę jakbym teraz zapozowała na stronę tu, fajnie by to wyglądało. No tak. Ładny gorsecik, a tak naprawdę ręka umiera z bólu. Dlatego warto jest oglądać filmy i teraz wiecie, że ta opcja z tym rękawem jest średnia, bo im nie ściskała w gorsecie i idę ściskała w sukience. Tak, to znaczy, że faktycznie ściska. Malutkie. Dobra, a nam faktycznie zostały już ostatnie dwie rzeczy, które sięgam po nie. Które chcesz, albo wylosuj. Prawa ręka. No chciałam właśnie ten kolor. A, no to proszę bardzo, to masz beżowy, ja mam czerwony. I tak, czym one się różnią? Ja mam miseczki, znowu akurat na mój mały biust. To masz większy, ty powinnaś mieszyć. I na to, jak widzicie, mamy dużą warstwę czerwonego tiulu. A twoje? A ja mam po prostu wiszący materiał z przodu. Z tiulem, tak. Nie masz, z tiulem. Nie masz takich miseczek, no nie? Nie mam miseczek, to chyba tylko tym się różni, bo tak. To mają taki sam. To się przebieramy. Wróciłyśmy. No i co? I obu nam coś nie gra. Jak zwykle. Kurczę, szkoda. Bo ma duży potencjał jest w tych gorsetach. U mnie z kolei, u mnie spłaszcza cycki. A u mnie jest za duże. Za duże. Ja w ogóle założyłam sobie biustonosz pod spód, dlatego że plecy są zabudowane, więc mogłam sobie jeszcze tutaj trochę to wypełnić, a mimo wszystko wciąż jest taka przestrzeń
I to bardzo odstaje i tego widać. Zastanawia mnie to, dlaczego jeden gorset jest robiony dla dziewczyny z dużym biustem, a ten sam w sumie gorset dla kogoś bez biustu. Jestem na nie. No kurczę, a to jakieś liczne. No właśnie. W ogóle bardzo podobają mi się te ramionczka. Wiecie, że tutaj są takie cieniutkie i one się rozszerzają na ramionach. Uważam, że to wygląda przepięknie. Tylko to powinno wyglądać tak, że tutaj powinien być ten biust. Tak, tak. I tiul pod spodem, a jest coś takiego, że ten tiul mi tak idzie do góry i jest taka prosta kreska. I to już fajnie nie wygląda. A u mnie to już w ogóle tak się naciągnęło. No, u ciebie też dziwnie. No, jest potencjał w tych topach, ale coś chyba w obu figurach nie do końca. Myślę, że tutaj przydałby się większy biust jednak. Spróbuję zdjąć biustonosz, bo on mi cały czas wystaje. No, no i co? I teraz prezentuje się to w sumie tak samo, tylko jest jeszcze bardziej mi odstaje. Jeszcze będzie powietrze. Jeszcze bardziej mi odstaje, no nie, nie, no nie no. Co nie? Za mały biust mam do tego, kurczę. A szkoda, bo byłoby potencjał. I nie da się nic zmienić u krawcowej tutaj. No, bo tutaj masz miseczki, tylko można to wypchać, no, ale nie będę przecież sobie wypychać. O chirurgę. Biustu. Co najwyżej. Podsumowanie. Myślałam, że będzie trochę większe, wow, na pewno ja też są to sukienki, które pięknie podkreślają talię, pięknie powiększają pupę, robią taką cudowną klepsydrę, ale jak już coś ma miseczki, nie jest takie, wiecie, obcisłe po całości, a ma właśnie coś w tym stylu, no to jest to na większy biust. Spoko, chętnie bym zamówiła jeszcze kilka sukienek bez miseczek, tylko takich właśnie jak te pierwsze, które mierzyłyśmy. Tak, bo jest potencjał i może się trafić, że jedna jakaś tam sukienka będzie idealna na twoją figurę, na moją figurę. No dobra, no to co, żegnamy się z wami. Tak. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć kolejną część zmierzenia, kolejnych propozycji, albo może macie jakiś inny sklep z sukienkami właśnie takimi imprezowymi, coś czego nie ma w Polsce, co chcielibyście, żebyśmy zamówiły. Tak. Testowałam tutaj teraz. Bo bym chętne. Ja w ogóle cieszę się, że możemy takie filmy teraz nagrywać, bo kiedyś bym w życiu nie zamówiła ubranie tak sobie, nie wiem, z Londynu czy gdzieś tam. Z UK. Żeby sobie poprzymierzać, więc sama bym szukała po internecie takich filmów. Dlatego proszę bardzo, jak chcecie więcej, to my tutaj dla was jesteśmy. No dobra, żegnamy się z wami. Do następnego filmu. Wielkie. Pa! Thank you.